Witam. Cześć, witajcie. To jest przygoda Skyrimowa, tak zwana. Ja jestem dalej Meridą. Meridą Sprawiedliwą. Jestem gotów. Jestem gotów, żeby po prostu poznać gildię złodziei. Halo? Halo, halo? Jest tu kto? Halo? Ej, nikt nie chce ze mną gadać. Daj spokój, Brynio. I co, on tu przyszedł, tak? W tym czasie? No, no. Nawet zrobiłaś na mnie wrażenie. Nie byłem pewny, czy jeszcze cię zobaczę. Osoba godna zaufania i harda? Robi się z ciebie niezły rarytas. Dobra, skoro już narobiłem ci smaku akcją na targu, to może zajmiesz się kilkoma dłużnikami? Wiszą naszej organizacji sporo grosza i uznali, że nie spłacą długu. Masz im wyjaśnić, na czym polega ich błąd. Kirawa, Bersi Miodoręki i Helga. Załatw sprawę należycie, a obiecuję ci stałe miejsce w szeregach naszej organizacji. Szczerze mówiąc, dług to sprawa drugorzędna. Ważne jest to, aby do nich dotarło, że nie wolno nas ignorować. Muszę cię jednak ostrzec. Masz nikogo nie zabijać. To źle wpływa na interesy. Dobrze. Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji o celach, służę. Zbieraj się. Okej, okay, dobra. Mógłbyś mi sprzedać informacje? Kluczem jest ta paskudna, krasnoludzka urna, którą trzyma w sklepie. Rozwal ją na kawałki, to inaczej zaśpiewa. No dobra. Czyli Bersiemu trzeba urny zepsuć? Kirawa jest uparta, ale rodzina jest jej słabym punktem. Porozmawiaj z Talen Jay w gospodzie pod pszczelim żądłem i zobacz, czy uda ci się coś z niego wyciągnąć. Są w zażyłych stosunkach, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Helga jest oddaną wyznawczynią Dibelli i ślepo wpatruje się w posążek bogini, który trzyma w spalni. Użyj go przeciwko niej, a na pewno... No dobra. Chcesz porady? Porozmawiaj z Brynjolfem. Ja mam lepsze rzeczy do roboty. Po chuj mi to mówisz w ogóle, dziewczyno? Okej. Ile ja mam pieniędzy w ogóle? 800. To w sumie teleportujemy się zaraz do Białej Grani i stamtąd po prostu ulepszymy sobie... O Jezu, Lydia! Ulepszymy sobie po prostu znaczy łucznictwo, bo w towarzyszach jest Aela, jest ona na tyle dobra z łucznictwa, że jest w stanie nas nauczyć. Wejdziesz w to, czy nie? Dobra, znikła. No, wlazła w to, serio, ja pierdolę. Ech, zawsze to samo. Czekaj, mnie to nie było, skoro tak. I trzeba tędy pójść, czy... Nie, no tędy muszę iść, no którędy inaczej, mam iść jak nie tędy. Wytyfy. Aha, tu u góry był problem, dobra. Zajebiście. Kurwa, no nie ma dobrego punktu, no. O. Jak jest, skłamałem. A widzisz, jak się powyzywa te zamki, to od razu są jakieś takie miękkie. Dobra, tymczasem borem lasem. Dlaczego ja kurwa wróciłem do punktu wyjścia, ja się pytam? Nie wiem, choć się domyślam, bo tutaj jest przejście. Yeah. Witam panu, witam. Leżą sobie dalej spokojnie. A my lecimy wykonać misję. Chociaż nie, mówię, ulepszę tutaj moją osobowość. Mapa świata. Biała Graan. Zobaczymy, co jeszcze tam sprzedają. Co tam sprzedadzą jeszcze u Kowala w sklepie. Zobaczymy. Może coś fajnego. Mam tu parę niezłych egzemplarzy. No i za późno już jest. Ja pierdziele. No i gincie tam. Okej, idziemy spać. I o której oni przyjdą? Tak gdzieś o 7? Myślę, że o 8. Co, już idzie ktoś? Jest.
nie twierdzę. No nie twierdzisz, nie twierdzisz. Tam, idź tam, idź. Idź być babą gdzie indziej. O! Znasz mojego ojca? Tak, znam twojego ojca. No, znam go. 19 obrażeń to nie tak mało w sumie, ale też nie jest dużo. Orkowe strzały spoko, ale to raczej nam się nie przyda. Stalowe coś tam też nie. Łuk myśliwski średnio. Żelazne coś tam też nie. Okej. Okay. A tu? Odporność na mróz średnio, nas to obchodzi. Mikstury też średnio. To nie bardzo. Okej. Okay. To nieważne. Robić interesy z tobą. A tak właśnie. Mamy zarówno ma. Rozejrzyj się. Czy ty ode mnie coś kupisz? To, okej. Okay. I to w sumie możesz, bo po co mi to w ogóle nigdy mi nie będzie potrzebne. Teraz jakiś miecz tchórzostwa. Ja mam lepszy. Więc to sprzedam. Ten może się przydać. Sztylet sprzedam. To sprzedam i to sprzedam. Okej. Okay. Mogę lecieć. Lecieć mogę. Spokojnie. Oj, Lydia, Lydia, nie blokuj mnie, Lydia. Tylko gdzie oni teraz mieli tą gildię, towarzyszy? Tutaj nie. Trochę piętro wyżej chyba, nie? Kilka razy woziłem do tego domu przypadkiem. Już chyba z 7 godzin mamy za sobą, więc trochę was ominęło na starcie, ale tak myślę, że wszyscy to już widzieli 15 tysięcy razy, więc nie ma co pokazywać tego jeszcze po raz miliardowy. Tak w sumie to po co ja wchodziłem do środka? Przecież oni są w jaskini. Ja pierdolę, dobra, jebać cię, gro. Kurwa, no przeskoczyć nie potrafisz przez stół. Jaka nieudana orczyca. Staraj się być dobrą orczycą. Dobra. Nie, jeszcze nie, spokojnie. Dusza połączyła się ze światem zwierząt? Pokażę ci, co potrafię. Okej. Okay. O, widzicie, 47 już. Do następnego razu. No i dzięki temu mamy 2 punkty za pieniądze kupione. Jeszcze jest do tego taki limit, żebym nie mógł awansować tylko i wyłącznie za to kupowanie, więc pieniędzmi nie można kupić gry, spokojnie. Chyba żeby mieć tak dużo tych trenerów, żeby móc nabijać poziomy za to wszystko, no to wtedy tak, to wtedy by się tak dało zrobić. Proszę, pomóż mi, stracę pracę. No przykro mi, przykro, bardzo mi przykro. Teraz kim ty kurwa jesteś? Kto tu sprzedaje? Nie chcę niczego od ciebie. A, to jest to, co się rucha z tym gościem. Nie ma czego chcesz rozmawiać, jeśli służysz cesarstwu. Spotkałem ją, gdy przybłąkałem się do pękniny kilka lat temu. Kocham ją od tamtej pory. Właściwie myślę o poproszeniu jej o rękę. Na czarnych mokradłach tradycja nakazuje, by dać brance unikatowy pierścionek zaręczynowy, który będzie reprezentować przyszłą więź. Mam już złotą obrączkę, ale potrzebuję jeszcze 3 nieskazitelnych ametystów do wprawienia. Miałem nadzieję, że wyjdziesz z tą propozycją. Sądziłem, że nie na miejscu będzie, jeśli poproszę cię o taką przysługę. Dziękuję. O kurwa. Biorąc pod uwagę pogłoski o tym, jak cienko przędzie gildia, nie jestem głupcem. Ostatnia rzecz, jakiej bym chciał, to posłuchaj, mówię ci to tylko dlatego, że troszczę się o nią. Kirawa ma jakąś rodzinę, która żyje na farmie w Morrowind. Jeśli wspomnę, tylko proszę, nie krzywdź nikogo. Nie znów. Dobra, ja ci może pomogę z takim milutkim. Kiedyś może te ametysty przyniosę, jak będę miał je. Chcesz wynająć pokój? Nie, i nigdy tego nie zrobię. A skąd niby możesz wiedzieć o... Proszę, moi bliscy zbyt wiele. W porządku, proszę.
Odnieś to Brynjolfowi i powiedz mu, że nie będzie mieć pierwszy raz w mieście. Na ryby pewnie. Okej, zajebiście, widzicie? Da się. Dla 100 zł takich... Takie w kurwy robią, ja pierdziele. Okej, to lecimy teraz tutaj. Drugi tutaj, Lombard Krewetka. Nie wiadomo, kto tu będzie znowu. Mam nadzieję, że jakaś nowa postać. A, jest jakaś tam urna. Przestań! To jest bezcenne! To się nie dzieje naprawdę. Co cię dziś interesuje? Więc Brynjolf nawet nie raczy pojawić się osobiście? Co to za wiadomość? Nie przestraszą mnie zapłacić wam za ochronę? Przecież nawet nie potraficie ochronić samych siebie! Nie oszukuj się. Wkrótce uciekniecie z pękniny. Nie! Hej, uważaj! Niszczysz to! No bo jak to zniszczyć? To się nie dzieje naprawdę. Nie! Zniszczysz to! Zapłać im, Bersi. Mhm. Przestań! Jak to zniszczyć? Ja pierdolę. Dajcie mi coś innego. Dajcie mi killów. O, rety. Nie mogę uwierzyć, że to robisz. Przestań! To się nie dzieje na... Jak to zniszczyć, ja się pytam. Nie! Zniszczysz to! Ja pierdolę. Prawda. Zapłaciłbym, gdybym miał pieniądze. Nie musisz! Nie! To ur... Nie mogę uwierzyć, że... Domagacie się opłaty za ochronę. A... Proszę, weź swoje pieniądze. I powiedz Brynjolfowi, żeby dał nam... No i to rozumiem, ziomek, a nie. Ha? Okej, została trzecia osoba. W tamtym miejscu. Ona to już powinna być od Bożka coś. Tak, ono to jedna... Trzecia była z Bogiem związana, że trzeba jakieś tam figurkę zabrać czy coś. Trzeba tylko zlokalizować tą figureczkę. Okej, łatwo poszło. To ty. Proszę, nie rób mi krzywdy. Panią Dibelle? Nie, proszę. Nie mogę jej stracić. Rozumiem. Masz. Weź swoje złoto i udła się. Jest, jakie to było łatwe. Masakra. Dobra, no ale powiedzmy, taka pierwsza misja. Mam nadzieję, że... Nie, w sumie nie. Ta gra nie ma trudnych misji. Jeżeli chodzi właśnie o to, że ta gra się skaluje do poziomu. A już nie mówię o tym, że ta gra potrafi za rączkę tak prowadzić. Okej, czy to jest tędy? To jest tędy, dobra. Już bym się wpieprzył do kogoś do domu. Orkowy łuk. Halo, gdzie tu było trzeba pójść? Gdzieś tutaj tędy, tamtędy. Ciekawe, co zostaniemy w zamian. Mam nadzieję, że jakiś fajny strój już. Chociaż chyba, żeby dostać strój od nich, trzeba coś innego jeszcze zrobić, chociaż trudno powiedzieć. Już troszeczkę mi się mylą te misje ze sobą wszystkie, więc ciężko mi to określić, a dodatkowo jeszcze tak dawno nie grałem, że to jest naprawdę powalone. Czyli robota wykonana i nawet złoto jest. Co lepsze, udało ci się załatwić sprawę bez komplikacji. To sprzątanie zwłok i opłacanie strażników bywa kosztowne. Dobra robota. Najwyraźniej jestem ci coś winny. Proszę, sądzę, że ci się przydadzą. Okej, wywar. Po tym, jak sprawnie udało ci się załatwić sklepikarzy, sądzę, że masz coś do pokazania. Potrzebujemy takich ludzi. To mi się podoba. Masz kradzież we krwi, a to znak rozpoznawczy zdolnego złodzieja. Sądzę, że pasujesz do nas jak ulał. Co ci chodzi po głowie? Nęka nas ostatnio zła passa. Ale to nic, czym należy się przejmować. Zróbmy tak. Pracuj na nasz wspólny zarobek, a ja zajmę się resztą. Brzmi dobrze?
Skoro nie masz już więcej pytań, to chyba warto byłoby ci pokazać, o co w tym wszystkim chodzi. Okej, okej. I co mi tam powiesz? Co? Nawet jeśli jesteś... Czekaj, tutaj mogę sprzedawać kradzione itemy, nie? Lepiej najpierw wysłuchaj Mercera i Bryniolfa. Pogadamy. Właśnie, tutaj jest paser. Ona jest paserem chyba, czy ktoś inny. I tam będę mógł sprzedawać normalnie przedmioty, które zazwyczaj po prostu leżały u mnie w ekwipunku i się marnowały. Zajebiste. Dlaczego tak wolno chodzi? Ja pierdzielę. Halo, idziesz? Idzie, dobra, jest. Jeden. Mercer? To ten rekrut, o którym mówiłem. Oby nie była to strata zasobów gildii, Bryniolfie. Zanim przejdę dalej, chcę wyjaśnić jedną kwestię. Jeśli będziesz grać zgodnie z zasadami, szybko się wzbogacisz. Zaczniesz łamać zasady, a stracisz swoją działkę. Bez gadania, bez dyskusji. Zrobisz, co powiemy, kiedy to powiemy. Czy wyraziłem się jasno? Dobrze. Pora poddać twoje znawstwo próbie. Chwila. Nie mówisz chyba o złotoblasku, prawda? Nawet nasza mała Vex by się tam nie wślizgnęła. Twierdzisz, że ta rekrut posiada smykałkę do naszej roboty. Skoro tak, niech to udowodni. Posiadłość złotoblask jest niezwykle ważna dla jednego z naszych klientów. Jednakże jej właściciel nagle postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i uniemożliwić nam do niej dostęp. Trzeba mu dać nauczkę. Bryniolf wprowadzi cię w szczegóły. Mercer, nie zapominasz, aby oczyć? A, tak. Ponieważ Bryniolf twierdzi, że będziesz dla nas doskonałym nabytkiem, przyjmiemy cię. Witaj w Gildii Złodziei. Witamy w rodzinie, młoda. Liczę, że sporo dla nas zarobisz, więc nie zawiedź mnie. Prosta sprawa. Rób to, co ci każą i nie wymachuj klinką. Po trupach do niczego nie dojdziemy. Porozmawiaj z Delwinem, Malorym i Vex. Oni znają te okolice jak własną kieszeń i pewnie dadzą ci coś do roboty. A, porozmawiaj jeszcze z Tonilią w bani. Załatwi ci nową zbroję. Ej, masz mu dać nauczkę. Spalisz 3 ule i wyczyścisz sejf w posiadłości. Sęk w tym, żeby nie spalić całej okolicy do gołej ziemi. Ważny klient, o którym wspominał Mercer, będzie wściekły, jeśli wszystko spłonie. A no, jeszcze tego by brakowało, żebyśmy wkurzali własnych klientów. Maven wolałaby, żeby Aringot pozostał przy życiu. Ale gdyby próbował cię powstrzymać, to możesz go zabić. Zależą od tego dalsze losy gildii. Nie schrzeń tego, żebym nie musiał za ciebie świecić oczami. Ja pierdzielę, ule zniszczyć, serio. Fuck. Po co ten pośpiech? Ta misja była trudna, żeby wykonać ją bez rozlewu krwi, więc myślę, że będzie rozlew krwi, rozwalimy tam połowę budynków. Spalimy wszystko w pień, zobaczymy. Teraz tak, czy... Bekel, o. Więc to ciebie wybrał Bryniolf. O, trochę tego, trochę tamtego. Czy mogę ci coś sprzedać? Nie, nie jesteś tą osobą, której szukam. Bryniolf, co? Niech zgadnę. Złapał cię na ulicy i wrzucił... A widzisz, skoro masz odwagę, rozejrzyj się. Kilkadziesiąt lat temu było tu tłoczno jak w cesarskim mieście. Słuchaj, ja wiem, że innym mogę się wydawać głupawy, bo mówię takie rzeczy, ale tobie powiem bez ściemy. Coś się na nas ostro wpieniło. Nie wiem kto ani co, ale nie mamy na to wpływu. Jesteśmy przeklęci. Powiem ci, co zrobimy? Naplujemy tej klątwie w gębę i wszystko zmienimy, żeby było tak jak kiedyś. I tu się zaczyna twoja rola.
mam mnóstwo pracy, która poprowadzi nas ścieżką do odbudowy. Wystarczy, że poprosisz, a wyjdziemy z tego jak bohaterowie. No dobra. Jeżeli cięłam z głowy jeszcze Vex. To musisz przyjmować. Zanim zaczniemy, chcę wyjaśnić dwie rzeczy. Po pierwsze, jestem najlepszym szpiegiem, jakiego ta gildia posiada. Więc jeśli myślisz, że możesz, po drugie, rób to, co ja i wykonuj moje... No to się rozumiemy. No dobra, rozumiemy się. Dobrze. Czas zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Nie chcę zmarnować zbyt wiele czasu na jakiekolwiek rozmowy. Nie będę gadać słodkości. Kiepsko? Kto wie? Stary Delvin myśli, że to jakaś klątwa. Według mnie. Jeśli chcesz znać moje zdanie, to po prostu mamy pecha. Możesz zacząć naprawiać naszą nadszarpniętą reputację. Niech się nas znowu boją. A przy okazji możesz co nieco zarobić na boku. Niezły układ, co? No dobra. Te zlecenia same się nie zrobią. Dziewczyno, wszyscy patrzą. Nie, no dobra, to nie ma problemu. Chyba dam radę coś zrobić z twoją twarzą. W końcu rzeźbiarz nie zawsze może dobrać sobie doskonałą. Zdaje się, że jesteś nowym rekrutem. Zdaje się, że ty i ja dobrze się poznamy. Dobra, dobra, ale ktoś miał nam dać zbroję, ale kto to miał być niby? Nie Delvin. Dziewczyno, wszyscy patrzą na ciebie. Jo, tam nie zawieź od razu. Streszczaj się. Zdaje się, że jestem paserką. Jeśli będzie... Czasem mogę za małą opłatą załatwić... Jasne, na przykład... Działam w tej branży. W końcu przekonasz się, że tu... Dobrze? Oto twoja zbroja. Ach, trochę tego... Dobra, ty tu sprzedajesz fajnego. Fajny, fajny. Zobaczymy, czy ja coś mogę sprzedać w ogóle. Łuk mrozu, mój łuk. Tutaj coś mam, ale to też bez różnicy. Jakiś tam amulet, nie amulet. Ceny lepsze o 10%, no tak średnio mnie to obchodzi w sumie. Otwieranie zamków też nas nie interesuje raczej. Akurat udźwig nas interesuje, nie? Nas bardzo interesuje. Oddaj to, kurwo. O, oddaj to. Oddawaj to. Oddawaj to. Kurwa, nie stać mnie na to. No siema, ziomki. Witam. Nie, znowu on! Kurwa, no nie! Okej, nie, zrobimy to następnym razem. Dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam do kolejnego odcinku z gry Skyrim. Ja pierdolę. Siemanko, no i cześć.